Cześć moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcinek z gry Gothic 2 Noc Kruka. I dzisiejszy odcinek chcę moi drodzy nagrać troszeczkę na lajcie, dlatego że ostatnio wykonywaliśmy bardzo dużo tych głównych misji. Byliśmy także w Jarkendarze, więc troszeczkę trzeba odpocząć od głównych misji, taki jeden odcinek. No i dzisiaj chciałbym właśnie pójść do tej jaskini, w której znajduje się naprawdę epicki miecz o nazwie Smocza Zguba. Z tego co wiem, ma on około 160 obrażeń, no i jakoś tyle samo potrzebujemy siły, żeby go założyć. I od razu wam mówię, że samo wejście tutaj do tej jaskini jest dosyć według mnie kłopotliwe z tego względu, że tu jest mnóstwo, no właśnie, jak sami widzicie, szkieletów oraz wojowników zakonu. Znaczy nie wojowników zakonu, Boże, jak oni mieli? Wojownik cienia, o coś takiego. Mi się z Rizenem myli, jak mam być szczery. No i tak, moi drodzy. Troszeczkę długa droga nas czeka, żeby tam dojść. Jednak jeden szkielet już nie żyje. Tutaj właśnie jest drugi. Też odejdźmy kawałek na bok. Idzie, idzie. Wow! Nie spodziewałem się, że ten szpon bariery aż taki mocny jest w niektórych sytuacjach. Dobrze, i tu jest ostatni normalny szkielet. Dalej, z tego co pamiętam, będziemy mieli wojowników cienia. Chyba dwie sztuki tam ich będą. Ale to ich zabijemy już w inny sposób, bo raczej w ten sposób nie dam sobie rady. Te szkielety są, moi drodzy, mistrzami walki bronią dwuręczną. O, ładnie. Przyjemnie. Dobrze. Zmiksturujmy się, moi drodzy, i zobaczmy, czy mam czar o nazwie Bryła Lodu. Mam, świetnie, na ósemce jak coś. No i tak, ja jednego wojownika teraz cienia wezmę, jego spróbuję zamrozić, no i go zabiję mieczem, może się uda. Próbujmy, próbujmy. I pod koniec odcinka, moi drodzy, jeszcze pójdziemy do miasta i wam pokażę może, czy możemy założyć tutaj jakieś runy. Idzie, idzie. Bo wiecie, nam przysługują już tak naprawdę runy magiczne. Święta Strzała, czy jakoś tak się jeden nazywa. Więc fajnie by było właśnie teraz podejść do miasta, no i takie coś założyć. Ale mu wolno życie idzie. Dlaczego w ogóle nawet mi szpon Beliera nie działa? Że tak powiem. Oj, oj. Obudził się. Może tak wywalczymy. O mój Boże. Gdybym był mistrzem tej broni walki bronią dwuręczną, to bym go już zabił. Trochę wolne te moje ciosy są. Kurczę, najgorsze jest to, że nie mam żadnego uleczenia tutaj zwoju. No cóż, muszę uciec. Chyba mnie już nie goni. Kurczę, goni. Za mało uciekłem. Idzie, idzie. My musimy trochę skręcić. Dobra. Tyle powinno wystarczyć, nie? No dobra, już przestał. Okej, odwraca się, to my szybko teraz się uleczmy. Raz, dwa. Pyk. I pyk. I zobaczę, czy mam taki jakiś jeden czar, który zadaje dosyć sporo obrażenia. Piorun kulisty. Wiem, że gdzieś, kurczę, był, nie wiem gdzie tylko. Nie widzę go. Naprawdę, jestem ślepy. Tutaj jest dziadyga. Ja już go nie zdążę raczej złapać. I to powinno spowodować, że już będzie po tym wojowniku cienia. Powinien ten czar go uśmiercić już. Do końca. Ja już wojownik cienia wrócił, widzę. O, wraca. Może go tak przynajmniej zahaczę, żeby mnie zaczął gonić znowu. Dobra, podejdźmy tutaj trochę wolniej. Idzie. Dobrze, wyjdźmy stąd, bo tu dosyć ciasno jest. Goni? Goni. Tak wiecie, na taką odległość, żeby już stanął. O, okej. Dobrze. Ale nie aż tak właśnie. Dobra, rzucamy. Aj, za mało go naładowałem. Kurczę mole. Szkoda.
Dobra, walczymy znowu. O, dobry, dobry cios był. Jedziemy, jedziemy z nim. Już ma mało życia, może wygram. Trochę ta broń jest wolna. Więc możemy trochę tutaj bić się, trochę nam to może zająć. Kurczę, nie mam życia. Nie chcę ryzykować, wiecie. Ale jednak jest wojownik cienia dobry. Dobra, wraca się. To my szybko tutaj uleczmy się. Jak sami widzicie, nie jest to łatwe zadanie, żeby ich zabić. Dobrze, może wystarczy, co nie? Jeszcze manę może. Weźmy może jakiś czar, będzie szybciej go zabić. Kula ognia proponuję. Okej. Teraz powinno... Nie wiem, ile on ma dokładnie życia, ale już powinien umrzeć. Jakbym tamten czar, kurczę, załadował do pełna, to by było łatwiej mi go zabić. On się ładuje, ten piorun kulisty, wiecie. Dobrze, jesteśmy prawie na miejscu. Może tylko rzucę i już. Może mi się udać, chwileczkę. Dobra, dwa razy musiałem rzucić niestety. 400 doświadczenia aż. No dosyć sporo. Idzie ten kolejny, ostatni. Ja jeszcze mam chyba gdzieś bryłę lodu, tylko nie wiem, gdzie ona była. Spróbuję uciec i zamrozić tego wojownika cienia. Do Xardasa to nie. Piorun kulisty, kula ognia. O, jest bryła lodu. Goni? Goni. To dobrze. Już chyba nie goni. Szybciej. Dobra, udało się. Tylko szpon Blaira chyba nie działa, gdy jest tutaj ten wojownik cienia zamrożony. Dobrze, ale tym sposobem trochę mu zjedziemy życia. Zobaczcie, że szpon Blaira właśnie nie działa chyba. O, teraz zadziałał dopiero. Wow. Wow. Trzy pioruny naraz poleciały. Dobra, moi drodzy, no i teraz mi się zdaje, że już jest ta jaskinia wyczyszczona z tych truposzczaków, więc możemy zajrzeć, co my tam mamy. Jednak od razu wam mówię, że będziemy mieli do czynienia ze mieczem o nazwie Smocza Zguba i od razu wam mówię, że to jest jeden z lepszych mieczy. Nic już nie ma. Jest, Smocza Zguba, zobaczcie na to. Wierzcie mi, że to jest naprawdę świetny miecz. Dobrze, weźmy go. Tak, sprawdźmy, ile on ma tutaj obrażeń i jaka jest wymagana siła, żeby go założyć. Tutaj, zobaczcie. Wow, obrażenia jeszcze są większe niż sądziłem. 190 aż, masakra. 60 punktów siły za mało. Mój Boże, nie wiem, dla kogo ten miecz jest. Nie wiem, czy mi się go to w ogóle uda założyć do końca gry, ale okej. Dobrze, weźmy te wszystkie tutaj złote rzeczy. I zaraz się będziemy teleportować do miasta. No fajne rzeczy, fajne tutaj są, takie, wiecie, dosyć warte, dosyć cenne. Dobra, więcej już nic nie znajdziemy. Okej, więc w takim razie teleportujmy się do miasta portowego. Tutaj mamy. I podejdźmy mniej więcej w okolice Lorda Hagena i tam pouczmy się wykorzystywania magicznych run, które nam na pewno pomogą w Górniczej Dolinie. Mam nadzieję, że będę już godzin otrzymania przynajmniej jednej runy. Tak, primo, podejdźmy jeszcze do Elvricha. Hej, ty. Dziękuję za ratunek. Ode mnie tego nie ma. Aha, nic więcej nie mamy z Elvrichem, dobra. Aha, jeszcze złoto Diego musimy, moi drodzy, tutaj przynieść Diegowi. Ja pamiętam, że nagrywałem kiedyś specjalnie odcinek taki pokazowy, żeby wam pokazać, gdzie znajduje się dokładnie te złoto Diego. Tak bynajmniej taki odcinek jest na moim kanale. Dobrze, i teraz tak, moi drodzy, tych run ogólnie tutaj uczy, z tego co mi się wydaje, ten gościu po lewej. Jednak nie wiem, czy w rozdziale trzecim będziemy godni otrzymania takiej runy. Pogadajmy z nim. Czym się zajmuje Paladyn? Paladyn jest wojownikiem Inosa. Żyje, by mu służyć i walczy, by oddać mu cześć.
W zamian obdarzeni zostajemy darem magii. Magią run, które otrzymujemy w uznaniu naszych czynów. Dokładnie. Czy możesz mnie czegoś nauczyć? Jeśli udowodnisz, że jesteś tego godny, obdarzę cię magicznymi runami paladynów. Poza tym, mogę nauczyć cię, jak zwiększyć swoją magiczną moc. Świetnie, czy jestem godny otrzymania runy? Czy jestem godny otrzymania runy? Jako symbol twej rangi naznaczę cię runą światła. To symbol prawdy i sprawiedliwości. Rozświetla drogę wszystkim tym, którzy kroczą ścieżką Innosa. Musisz zasłużyć na pozostałe runy. Wróć do mnie, kiedy uznasz, że jesteś ich godny. Dobrze, otrzymaliśmy, moi drodzy, runę światła. Mało przydatny czar, jak mam być z wami szczery. Dobrze, dajmy jeszcze raz. Czy jestem godny otrzymania runy? Jaką drogę wybrałeś? Drogę uzdrawiania, czy drogę walki? No zobaczmy, czy możemy coś wybrać na drogę walki. Wybieram drogę walki. O, mamy święty pocisk, koszt 5 punktów nauki. Bierzemy. Jeszcze raz dajmy. Czy jestem godny otrzymania runy? Jaką drogę wybrałeś? Drogę uzdrawiania, czy drogę walki? Dajmy oczywiście jeszcze raz drogę walki. Wybieram drogę... Nie jesteś jeszcze godzien. Nie mamy. No dobrze, więc drogę leczenia wybieramy. Wybieram drogę leczenia. Leczenie lekkich ran. Jednak poczekajcie chwileczkę, bo nie wiem, czy się opłaca, moi drodzy, naukę lekkich ran z tego względu, że ja mam tutaj średnik w ekwipunku, ale nie mogę też użyć. Dobrze, a świętą strzałę? Mogę chyba, tylko że... O, teraz mogę, okej. Okay. No dobrze, więc może nauczmy się tego leczenia. Czy jest pomniejszego leczenia, to przyspieszę ten dialog już. Leczenie lekkich ran. Świetnie. Dobrze, czyli tak, na czwóreczce jakby co mamy... A nie, to jest do miasta portowego. To chwileczkę, bo ja chcę mieć po prostu z tym porządek, więc teraz to zrobię przy was, żeby później nie mieć tutaj żadnego burdelu. Tutaj mamy świętą strzałę. Świetnie. A tutaj mamy leczenie średnich ran. Niestety tego założyć na razie nie mogę, więc bierzemy leczenie pomniejsze. No i okej, zobaczmy jak to leczy. Tak, primo. No, widzę, że spoko dosyć, więc malina. Dobrze, moi drodzy, więc coś czuję, że w kolejnych odcinkach będziemy już w Górniczej Dolinie, więc ja z tego miejsca wam bardzo dziękuję za uwagę, no i zapraszam już jutro po kolejny odcinek i od razu mówię, że będziemy najprawdopodobniej walczyć z jakimś smokiem. Więc to by było na tyle, trzymajcie się, cześć! To było oczywiste od dawna.